Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot i męczeństwo Cyriaka, Smaragda, Larga i innych. Napisany od rzymskiego kościoła pisarzów na on czas na to wysadzonych. Do ich dziejów przymieszane jest męczeństwo świętego Marcella papieża. Żyli około roku pańskiego 300 i Augustinus, epistola centesima sexagesima tercia. Za czasu onego, gdy się z Afryki wrócił Maksymian do Rzymu, kwoli Dioklecjanowi, ku pamiątce jego imienia wiecznej, ciepłe łaźnie albo cieplice budować począł. Na te tak wspaniałe cesarskie i pana wszystkiego świata pałace, z nienawiści ku chrześcijanom, to się jedno Chrystusowym sługom być ozwał, każdego jako na gardło do onej roboty wiecznym niewolnikiem potępił. Był na on czas w Rzymie bogaty i zacny człowiek Trason, wierny i dobry chrześcijanin. Ten, widząc wielkie uciążenie chrześcijan, męczenniki one z majętności swej żywnością tajemnie opatrował. Przez ty jako swe sprawce, to jest przez Zysyniusa, Cyriaka, Smaragda i Larga. O czym, gdy się dowiedział rzymski biskup, Zysyniusa i Cyriaka uczynił diakony rzymskimi. A czasu jednego, gdy żywność męczennikom w nocy nieśli, pojmani są od pogaństwa i kazano im pod strażą ciężko robić i piasek nosić z daleka. Był z nimi pojmany bardzo stary człowiek, Saturninus, który przez starość robić i nosić onych ciężkich brzemion nie mógł. Zysynius i Cyriakus, iż byli młodszy, tedy i swoje i jego brzemię nosili. Potem kazał starosta Laodycjus Zysyniusa przed swój sąd stawić i posłał poń Aproniana, który gdy go prowadzić miał, ogarnęła ich światłość, a głos był słyszan. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźmijcie królestwo zgotowane wam od początku świata. Wtedy się Apronianus zlękł i upadł do nóg Zysyniusa, mówiąc: przez tego Chrystusa, którego opowiadasz, proszę cię, chciej mnie rychło ochrzcić, abych był uczestnikiem twej korony. I tejże go godziny nauczył i ochrzcił i posłał do biskupa, aby go bierzmował. I tam, poświęciwszy ołtarz, wszystkim dał ciało i krew Pana naszego. Tegoż dnia stanęli przed starostą. I wołał Apronianus: czemu słuchacie diabłów, a tak sługi Boże męczycie? I poznał sędzia, iż jest chrześcijaninem, i ściąć go rozkazał. A Zysyniusa diakona i onego Saturniusa starca, męczywszy długo przez dni 40, mieczem także stracił. Ciała ich Trason uczciwie pochował, przy których męce dwa się żołnierze nawrócili, Papius i Maurus, które potem tenże sędzia tak długo kijmi i basałyki bić kazał, iż tamże skonali. Po niemałym czasie w córkę Dioklecjana cesarza Artemią czart wstąpił i srodze ją męczył. Oto się tak bardzo ojciec zafrasował, iż i jeść nie chciał. A Cyriak, diakon, w więzieniu długim prawie zapomniany, cuda czynił, ślepe oświecał i wiele niemocnych leczył. Tymczasem on diabeł bardziej jeszcze dręczyć córkę cesarską począł. I przybieżał do niej cesarz i usłyszy wołającego przez nię czarta: jeśli tu nie przyjdzie Cyriakus diakon, nie wynidę. I wnetże posłał poń do więzienia cesarz, którym był umorzony wespół z Largiem i Smaragdem. Gdy przyszedł, prosił, aby nawiedził córkę jego. I wszedłszy do niej rzecze: w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, rozkazując, abyś wyszedł od tej niewiasty. A czart rzecze: chcesz-li, abych wyszedł, daj mi inne naczynie, w które bych wstąpił. Rzecze Cyriakus: możesz-li wstąpić w ciało moje? Odpowie: nie mogę, bo jest zamknione zewsząd i zapieczętowane. Rzecze Cyriak: w imię Pana naszego Jezusa ukrzyżowanego wynić,
aby ona była czystym naczyniem Ducha Świętego. I zawoła na Artemią. Wierz w Boga Ojca Wszechmogącego i w Syna Jego jedynego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zawoła czart. O Cyriace, jeśli mnie stąd wyrzucisz, musisz do Persji za mną. Rzecze Cyriak. Wynieć w imię Jezusa Chrystusa. Wyszedł. A Artemia zawoła. Przez toż imię Jezusowe poprzysięgam cię, Cyriaku, abyś mnie ochrzcił. Bo ja widzę z daleka Pana tego, którego ty opowiadasz. I trzymając ręce jej, Largus i Smaragdus podnieśli ją od ziemi. I nazajutrz nauczyli i ochrzcili przy matce jej, Serenie cesarzowej. Od tegoż czasu Serena upominała córkę swoją, Artemią, aby wiernie w chrześcijańskiej wierze Bogu służyła. A gdy ono budowanie łazien i pałaców przez 2 lecie i 10 miesięcy skończone było, Dioklecjan począł być łaskaw na Cyriaka diakona i darował mu jeden dom i kazał mu wolnie żyć w Rzymie, co wszystko z Serena, żona jego, jednała. Po małym czasie przyjechali posłowie od króla perskiego Sapora do Dioklecjana, prosząc, aby do niego posłał Cyriaka diakona dla córki jego Jobiej, którą srodze czart dręczył. Wtedy cesarz rozkazał żenie swej Serenie, aby prosiła Cyriaka, żeby do niej przyszedł, aby go w tym użyła, żeby tam do Persji jechał. Przyszedł do Sereny Cyriak i obiecał się jechać. Wtedy Serena wyprawiła na tę drogę świętego Cyriaka wespółek z Largiem i Smaragdem, dając im wozy, konie, okręty i wszystkie potrzeby. Ale Cyriak, gdzie ziemią droga była, wziąwszy kostur, pieszo szedł, śpiewając Panu Bogu, aż przyszli do Persji. Stanąwszy przed królem, spytał król, który by z nich był Cyriakus. Gdy mu Cyriaka ukazano, pokłonił mu się i prosił, aby córkę jego Jobią nawiedził, do której skoro wszedł, zawołał przez usta panny onej diabeł. Cóż tam, Cyriace? A on rzecze. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa rozkazuję tobie, nieczysty duchu, abyś wyszedł, a dalej się w nię nie wracał. Rzecze czart. Odpocznij sobie z drogi, boś się spracował. Odpowie Cyriak. Jam tu w imię Pana naszego Jezusa przyszedł. I nie jestem spracowany, ale od niego ochłodzony. Rzecze czart. A wżdym cię przywiódł, gdziem chciał. A Cyriak święty, gdy baczył, iż panna bardzo targana była, padł na ziemię i płacząc, a modląc się, mówił: rozkazuję tobie, Pan mój Jezus Chrystus, któregoś wyznał, abyś wyszedł. Rzecze czart. Daj mi inne naczynie. Rzecze Cyriak. Wynieść każeć, Jezus Chrystus, Bóg z Boga. I rycząc wielce wyszedł, po powietrzu wołając tak. O, jako straszliwe to imię, dla którego wynieść musiał. I była tejże godziny ona panna zdrową. Wtedy jej rzecze święty Cyriak. Córko, wierz w Syna Bożego, a zawsze zdrowa będziesz. Odpowie. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, którego ty opowiadasz. I nauczył jej wiary. I ochrzcił ją w wannie srebrnej, pierwej wodę przeżegnawszy. I zatem wszytek królewski dom i król sam uwierzył w Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ochrzcili około 420 osób. Król dawał wielkie pieniądze Cyriakowi, ale powiedział, iż my łaski Pana naszego nie przedajemy. I nic nie wziął. Chleba tylo i wody używał z towarzyszmi miłymi, Largiem i Smaragdem. A zmieszkawszy w Persji 45 dni, wziąwszy od króla zalecone listy, wrócili się do Rzymu. Przyjął go z wielką uczciwością Dioklecjan cesarz z żoną swoją i córką. I mieszkał z Largiem i Smaragdem w domu danym od Dioklecjana wedle łazien dioklecjanowych. Maksymian w ten czas wielkie okrucieństwo wznowił na chrześcijanę, każąc je tracić, gdzieby jedno nalezieni byli. I gniewając się na Cyriaka o siostrę Artemią, kazał go pojmać i przed swym wozem z innymi więźniami chrześcijańskimi, nad którymi swe okrucieństwo oto tyle, iż w Chrystusa wierzyli, pokazował,
związanego wieść, gdy w Rzym wjeżdżał. A Karpazemu staroście zlecił, aby Cyriaka diakona, Larga i Smaragda skarał, jeśli by ofiar bogom czynić nie chcieli. I rzecze Karpazjus do Cyriaka: zbielałeś od starości, ale wnetże odmłodniesz, ofiaruj. A gdy nie chciał, kazał mu rozpuszczoną z ogniem smołę na głowę lać. A towarzyszom jego mówił: tak się wam stanie, jeśli nie posłuchacie. I porwał Krescentiana i przed innymi go ciągnąć, bić i drapać żelazmi i boki jego ogniem palić kazał. W tejże męce umarł Krescentianus. A nazajutrz Cyriaka ciągnąć i palić kazał, mówiąc: zmiłuj się nad starością swoją. A on wołał: tegom zawsze pragnął. I potem kimi go i żyłami bijąc, gdy nic wycisnąć nie mógł, na gardło go z innymi skazał, to jest z Largiem i Smaragdem. Szło na śmierć z nimi innych chrześcijan, mężów i niewiast, 21, którzy wszyscy pościnani są. Tegoż czasu Maksymian dla wiary chrześcijańskiej onę Artemią, siostrę swoją, zamordował. Karpazjus, potraciwszy święte męczenniki, dom sobie u cesarza świętego Cyriaka uprosił i na wzgardę wiary chrześcijańskiej tam sobie łaźnią i na nieuczciwe rozkoszy miejsce zbudował, gdzie święty Cyriak z innymi chrześcijany Bogu modły ofiarował. Lecz jednego czasu po łaźni, gdy sobie dobry obiad nagotował, z innymi 19 towarzyszów ten okrutnik Karpazjus, tamże zaraz padszy, nagle umarł. A co się Marcella papieża dotyczy, ten, wstąpiwszy na stolicę rzymską po Marcellinie, doczekał panowania w Rzymie Maksencjusza Okrutnika, który się wielkiemu Konstantynowi sprzeciwił. Ten na przodku, gdy widział wielką liczbę chrześcijan w Rzymie i indziej, zmyślał się być chrześcijaninem i ludzkość chrześcijanom pokazował. Ale prędko się odkrył w złościach i nieczystościach i okrucieństwach brodząc. I gdy się dowiedział, iż w Rzymie dwie nabożne i bogate niewieście wiarę świętą nakłady swemi podpierały, bo Pryscilla cmentarz na drodze Salariej bogato zbudowała, a Lucyna wszytkę majętność swoją kościołowi oddała, rozkazał Marcellusowi papieżowi, który im do tego powodem był, bogom ofiary czynić i biskupstwo złożyć. Czego gdy uczynić papież święty nie chciał, potępił go do pospolitej stajniej, aby tam bestie opatrował, gdzie w wielkim smrodzie i pracej 9 miesięcy przemieszkał, aż jego klerycy i księża nad nim się użaliwszy, stamtąd go wzięli i w dom Lucyny, gdzie się wszyscy na nabożeństwo schodzili, wprowadzili. O czym sprawiony Maksencjus, one bestie, osły, szkapy i woły wprowadzić do Lucyny, do onego w domu jej kościoła i opatrować je Marcellemu papieżowi rozkazał, gdzie umorzony plugastwem onym w Bogu zasnął. Bogu na wyższemu chwała na wieki. Amen. Obrok duchowny. Jeszcze te łaźnie albo pałace Dioklecjana w Rzymie po wielkiej części stoją. I jest w nich klasztor kartuzjanów, na które to ci męczennicy Chrystusowi robili, które się potem i krwią świętych bożych oblały. Około nich kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan potępionych na gardło robiło. A dorobiwszy zapłatę, śmierć i okrutne męki tu na ziemi, ale w niebie wieczne odpoczynienie i sławę bez końca, odnieśli. Nie dali się taką niewolą od Chrystusa odstraszyć, ale i bogaci senatorowie rzymscy, na wzór Mojżesza, woleli z niewolniki onemi robić i między ludem Bożym wzgardzonymi być, aniżli w państwie i rozkoszy doczesnej z grzechem i utratą dóbr niewidomych zostawać. Jako cię mam sławić, święty i dziwnie od Boga uczczony Rzymie? Kto twoją dostojność i szczęście wyczytać może? W tobie i proch wszytek, po którym depcesz, krwią męczeńską polany jest. Jako przy głowie świata wszytkiego i przy obecności cesarzów najwięcej ludzi mieszkało,
Tak się też tam najwięcej chrześcijan najdowało, którzy się papieżów świętych nauką i przykładem do męczeństwa posilali. A ci mili papieżowie serca im nie psowali, ale przed owcami swemi idąc, a wilkom się stawiąc, rozdzierać się zębami ich i mordować dawali, umierając za owce swoje. Iż począwszy od świętego Piotra aż do Sylwestra, między 33 papieżmi, okrom jednego albo dwu, żaden w swym łóżku nie umarł. Wielkie męstwo, gdy na ten cel, gdzie z działa biją, żołnierz na miejsce zabitego następuje. Wie, iż pewnie zginąć ma, a przed się na rozkazanie hetmańskie, aby się rząd nie targał, idzie. Takim się męstwem sukcesja Kościoła Bożego zaleciła. I tak droga jest, iż strumieniami krwi do nas płynęła, a żadnym tyraństwem rozerwać się nie mogła. Nie dziwuję się, stolico święta, o poczystego Piotra, iż tak długo stoisz, boś na tak głębokich i drogich fundamentach osadzona jest. Wtóre. Tego się jeszcze zamilczeć nie godzi, iż tego świętego papieża Marcella, męczennika, znajduje się list do antiocheńskiej prowincji, w którym są te słowa. Jeśliże wasza stolica antiocheńska, która niegdy była pierwsza, rzymskiej ustąpiła, tedyć nie masz żadnej, która by jej podlec nie miała, do której wszyscy biskupi jako do głowy wedle apostolskiego i ich następników postanowienia, kiedy chcą i kiedy potrzeba uciekać się i apelować mają, aby stąd mieli obronę, skąd też mają naukę i stawienie. I niżej. Ciż, za natchnieniem pańskim postanowili, to jest apostołowie, aby żaden synod nie był okrom zezwolenia tej stolicy, a żeby żaden biskup nie był sądzon, jedno na porządnym synodzie, mocą stolicy apostolskiej sprawować się i kończyć mają. Te są słowa tego świętego męczennika. Mówże tu, potwarco heretyku, iż papieżowie z hardości przełożeństwo sobie nad kościoły przypisali. Jakim wstydem temu świętemu męczennikowi tę niezbożność i fałsz przyczytać możesz. Ten, który prawdziwą czcią, chociażże świecką, i żywotem i zdrowiem swoim dla Chrystusa wzgardził, tej by próżnej i fałszywej sławy, w stajni bestie oprawując i ich się smrodem morząc pragnąć, a taką rzecz nieprzystojną z grzechem brać by przed się miał,